I to by chyba dało zwycięstwo. Trudne pytanie. No, na pewno pierwsza połowa była bardzo słaba. Ja tak słabej naszej pierwszej połowy nie widziałem chyba od momentu, kiedy przyszedłem do klubu. Myślę, że było to spowodowane rangą meczu, chociaż no, nie robiliśmy jakiegoś wielkiego parcia, że to jakieś wydarzenie, że Liga Mistrzów, że finał. No ale zawodnicy chyba sami mieli to w głowach i było to widać. No, pełen paraliż, niedokładne podania, zaczynaliśmy od prowadzeń. No wyglądało to strasznie, aż mnie oczy i zęby bolą, jak tylko o tym pomyślę. Co się zmieniło po przerwie? Po przerwie na pewno troszeczkę porozmawialiśmy sobie spokojnie w szatni, nie było krzyków i wrzasków. I po prostu zmieniliśmy na pewno system grania z 3-5-2 na 4-2-3-1. I zmiany, które zostały zrobione, pociągnęły nam grania, nie oszukujmy się, bo i Mars dobrze zagrał, i Pitbull, no, zrobili to, co mieli zrobić i zaczęliśmy przypominać zespół z jesieni, operowaliśmy piłką, no i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Zapewniliście sobie utrzymanie w tej grupie mistrzowskiej, teraz kilkanaście spotkań z zespołami równymi albo jeszcze lepszymi. Jakie będą założenia taktyczne trenera na to? Czy będziecie grali nowymi zawodnikami, żeby ten zespół zgrywać? Jak to będzie wyglądać? Prawda jest taka, że mamy zawodników tych, których mamy i ogólnie oni są po to, żeby sprawdzić ich w warunkach meczowych, czy oni dadzą radę, czy nie. No bo plan był taki, że ściągamy zawodników teoretycznie trochę młodszych, żeby ich ograć, dać im szansę, dlatego chcieliśmy jak najszybciej zapewnić sobie pozostanie w tej dziesiątce, żebyśmy mogli sprawdzić warianty, czy ci ludzie są w stanie podołać jakimś wyższym celom, czy będą w stanie na drugi rok spróbować włączyć się o awans, czy po prostu potrzebujemy jeszcze czasu. No bo nie oszukujmy się, są to młodzi chłopcy, którzy no, muszą się zgrywać. Cały czas mówię o tym, że mamy dług defensywny, bardzo młodych chłopaków. W pierwszej połowie to byli trzech stoperów, których tak naprawdę Mikita 19 lat, nigdy nie grał na poziomie czwartej ligi. I Wiśnia tak naprawdę też nigdy nie grał na poziomie czwartej ligi, oni debiutują. Biały na bramce młody chłopak. No Krzychu Wandzio też, Wandzio 22 lata, więc mamy zestaw bardzo młody. No i zobaczymy. No. Jak oni sobie dadzą radę z lepszymi zespołami. To jest dla nich teraz czas, mogą się pokazać, udowodnić mi wszystkim dookoła, że sobie dadzą radę, jeżeli nie trzeba szukać innych zawodników. A jeżeli nie dadzą radę, no to będzie wiadomo, że na którejś tam pozycjach trzeba no dalej w okolicy drążyć temat i szukać. Dziękuję.